World League of Players, and Audiogenics. Wszystkim z tej strony Tymon Brachman, kierowca Ferrari. Dzisiaj w Mercedesie, ponieważ im kibicuję na co dzień. Ale zabiorę Was dzisiaj na okrążenie po to, że w Barcelonie hamujemy do zakrętu pierwszego na 75 metrze, mocno po tarkach, tutaj lekki oversteer na wyjściu, trzymamy się w zakręcie trzecim prawej strony toru, wewnętrznej strony toru, żeby zyskać jak najwięcej czasu. W zakręcie czwartym hamujemy na piątym, na 50 metrze, przepraszam bardzo, trzymamy się bardzo blisko, może bardziej wewnętrznej niż zewnętrznej toru. W zakręcie piątym trzeba się wynieść, tutaj ściąć troszkę i szykanę przejechać jak najlepiej, jak najszybciej, jak najwięcej prędkości w nią wnieść, ale tak, żeby nie spowodować uślizgu. W zakręcie chyba dziewiątym na pełnym gazie, a tutaj jeden z trudniejszych zakrętów na tym torze pod względem trakcji. Trzeba bardzo być cierpliwym na gazie tutaj tak samo, żeby nie unieważnić na wyjściu. No i mi się wydaje, że to było bardzo przyzwoite okrążenie po torze w Barcelonie. Raz 11.100, a ja zapraszam Was na ten weekend wyścigowy w Barcelonie. Split pierwszy już w piątek o godzinie 20.00.